Samochody Warszawa, Syrena, Polski Fiat 125P, FSO 125P i FSO Polonez. 122 hektary powierzchni, 23 000 pracowników, wysoko kwalifikowana kadra, 12 zakładów filialnych, 500 zakładów kooperacyjnych. Nowoczesny potencjał produkcyjny i technologiczny. Produkcja 100 000 samochodów rocznie, 42% produkcji na eksport. Główni importerzy Chiny, Wielka Brytania, Francja, Dania, Finlandia, Holandia, Belgia. Wysoka jakość produkcji. To przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiego przemysłu motoryzacyjnego. To fabryka samochodów osobowych w Warszawie. Zwój blachy już się rozwija. Niedługo powstaną z niej poszczególne elementy karoserii. Odpowiednio pocięta trafia pod ponad 100 pras czołowych światowych firm Verson, Schuler, Bliss, ustawionych w 13 liniach produkcyjnych. W dużym stopniu zautomatyzowany i skomputeryzowany proces produkcyjny jest gwarancją wysokiej jakości wytłoczek. Ergonomiczny układ stanowisk pracy zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo. To syntetyczny obraz zakładu tłoczni o imponującej kubaturze 1 100 000 m3. Wytłoczone części karoserii trafiły do zakładu jej montażu wyposażonego w automatyczną linię wielopunktowego zgrzewania podłogi i szkieletu nadwozia włoskiej firmy MST. Praca ludzka ograniczona została tu do niezbędnego minimum. Zakładane są jedynie drobne podzespoły. Większe natomiast dostarczane są bezpośrednio na linię za pomocą sterowanych automatycznie środków transportu. Karoseria zaczyna przybierać właściwy kształt. Poszczególne odcinki linii wyposażone są w automatyczne magazyny wysokiego składowania, które gwarantują ciągłość produkcji nawet w przypadku awarii niektórych odcinków linii. Wszystkie zewnętrzne części karoserii wchodzą teraz do konduktorów głównych, gdzie następuje ich wstępne zespolenie. Precyzyjnego połączenia elementów karoserii dokonują wysokiej klasy roboty amerykańskiej firmy Unimate. Taki proces technologiczny pozwala na zmniejszenie pracochłonności, wzrost wydajności, optymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, wzrost jakości i powtarzalności wymiarowej produkowanych zespołów nadwozia oraz zmniejszenie uciążliwości pracy. Przed tak zmontowaną karoserią otwierają się bramy lakierni, gdzie rozpoczyna się skomplikowany proces nakładania poszczególnych powłok lakierniczych, dokładnie zabezpieczających nadwozie przed korozją. Po odtłuszczeniu i fosforanowaniu gruntowanie nadwozia przeprowadzane jest w nowoczesnym procesie kataforezy. Przed położeniem emalii lakierniczej konieczne jest dokładne oszlifowanie warstwy gruntu. Przygotowanie nadwozia uzupełniają uszczelnianie, natryskiwanie spodu masą poliwinylową, wypełnianie profili zamkniętych, nieustępujące procesom stosowanym w czołowych firmach. Emalię nawierzchniową nakłada się za pomocą zespołu natryskującego, tzw. mechanicznych rąk. Lakierowane nadwozie podlega ścisłej kontroli jakości. Nadwoziu, aby żyło, brak teraz tylko serca, czyli silnika. Przeważająca ilość jego głównych elementów, takich jak kadłub, głowica, wał korbowy, wałek rozrządu, korbowody, wytwarzana jest w zakładzie produkcji i montażu silnika. Zainstalowano tu 14 linii automatycznej obróbki wiórowej znanych firm Berardi, Kearney Tracker, Cimat, Schenk, Landis. Montaż silnika odbywa się na przenośnikach podwieszonych, dostarczających zmontowany silnik na stanowisko hamowni. Przenośnik umożliwia automatyczne montaż główny samochodu opiera się na nowoczesnym systemie transportu montowanych nadwozi na przenośnikach podwieszonych, dokładnie sprzężonych z przenośnikami podłogowymi dla wózków montażowych zespołów podwozia. Zatrudnieni tu wysoko kwalifikowani pracownicy wykonują poszczególne czynności montażowe sprawnie, dokładnie i solidnie. Jeszcze tylko założenie kół, których geometria za chwilę zostanie ustawiona, i kolejny nowy samochód staje o własnych siłach. ustawienie świateł i FSO Polonez opuści bramę fabryki.